Za każdym spojrzeniem kryje się ukryte przesłanie, pod każdym uśmiechem kryje się ukryte uczucie. Stoicy filozofowie twierdzą, że dostrzeżenie prawdy jest możliwe tylko dzięki mądrości. W tym filmie przeanalizujemy 7 sekretnych znaków, które ze stoickiej perspektywy pokazują, że druga osoba cię lubi. Odkrywając sztukę rozumienia najgłębszych emocji, odkryjemy także pełne mądrości ścieżki w związkach. Czym więc są te tajne znaki? A jak prawidłowo interpretować te znaki? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, obejrzyj nasz film do końca i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby lepiej poznać naszą filozofię. Wyrusz z nami w tę podróż pełną mądrości odkrycia. Część 1. Kontakt wzrokowy i częstotliwość patrzenia okna do duszy. Spojrzenie może czasami powiedzieć więcej niż zdanie. Patrząc w oczy drugiej osoby, możemy wkroczyć w jej świat. Według myśli stoickiej oczy są oknami naszej duszy i przez te okna przedostają się nasze prawdziwe emocje. Jak więc poznać, że daną osoba cię lubi? Oto jeden z najbardziej oczywistych znaków, kontakt wzrokowy i częstotliwość patrzenia. W rozmowie z drugą osobą częste nawiązywanie kontaktu wzrokowego i utrzymywanie tego kontaktu przez dłuższy czas pokazuje, że jego zainteresowanie i więź z tobą jest silna. Jako filozof stoicki postrzegamy kontakt wzrokowy jako podróż w głąb duszy człowieka. Jeśli podczas rozmowy ktoś patrzy ci prosto w oczy, oznacza to jego związek i szczerość z tobą. To rzeczywistość, od której nie da się uciec. Jednak ważny jest także czas trwania i intensywność kontaktu wzrokowego. Jeśli ktoś obserwuje cię z naprawdę głębokim zainteresowaniem, a nie tylko przelotnym zainteresowaniem, jego źrenice rozszerzą się i często będą patrzeć w twoją stronę. To pokazuje przyjemność, jaką druga strona czerpie z twojej obecności i duchową więź, jaką nawiązuje z tobą. Dodatkowo, ta komunikacja poprzez oczy zapewnia emocjonalną walidację nie tylko słowami. Oprócz kontaktu wzrokowego zwróć uwagę na to, w jaki sposób druga osoba wykorzystuje wzrok. Sposób, w jaki jej oczy błyszczą, gdy mówisz i uśmiecha się, gdy mówisz jej dowcipy lub rzeczy, które jej opowiadasz, jest oznaką głębokiej bliskości i zadowolenia. Dla stoików ten rodzaj komunikacji jest oznaką naturalnej harmonii i zrozumienia między ludźmi. W rezultacie kontakt wzrokowy i częstotliwość spojrzeń są nieocenionymi sygnałami, że daną osoba cię lubi i jest otwarta na głęboką relację z tobą. Prawidłowa interpretacja tych znaków wymaga stoickiej mądrości, bo świadomość prawdziwych emocji wymaga wyjścia poza powierzchowne spojrzenia i zgłębienia głębi ludzkiej duszy. Część 2. Język ciała i orientacja, siła cichej komunikacji. Język ciała drugiej osoby jest jak język niewypowiedzianych słów. Ze stoickiej perspektywy każdy ruch w mowie ciała człowieka jest uważany za odzwierciedlenie jego wewnętrznego świata. Jakie znaki w mowie ciała wskazują, że daną osoba cię lubi? Oto jeden z najbardziej oczywistych – orientacja ciała. Kiedy ktoś z tobą rozmawia, zwykle odwraca ciało w twoją stronę. To pokazuje jego zainteresowanie tobą i wagę, jaką przywiązuje do twoich słów. Jeśli ktoś nieustannie próbuje stanąć twarzą w twarz z tobą i swoim ciałem tworzy z tobą linię, może to wskazywać na więź, którą chce z tobą nawiązać. Stoicy wierzą, że orientacja ciała determinuje skupienie i priorytety danej osoby. Jeśli więc ktoś cię przyciąga, jest to znak, że jesteś dla niego ważny. Jednocześnie sposób, w jaki daną osoba używa rąk, odgrywa ważną rolę w jej interakcji z tobą. Otwarte używanie rąk podczas mówienia jest oznaką otwartości i szczerości. Jego zamknięta postawa i skrzyżowanie ramion na piersi może być odzwierciedleniem jego instynktu samoobrony. Filozofia stoicka uczy, że takie przejawy cielesne są bezpośrednio powiązane ze stanem duchowym człowieka. Dlatego właściwa interpretacja języka ciała drugiej osoby i jej fizycznej orientacji w stosunku do ciebie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia głębi emocjonalnej w twoim związku. Jeśli naprawdę cię lubi, będzie to widoczne w jego mowie ciała. Stoicyzm zachęca do mądrego interpretowania tych obserwacji i pogłębiania wzajemnego zrozumienia. Część 3. Używanie uśmiechów i gestów, refleksje emocjonalne. Uśmiech to nie tylko krzywizna ust, otwiera drzwi do wewnętrznego świata człowieka. Stoicy uczą nas czytać głębokie znaczenia ukryte w prostocie uśmiechu. Kiedy druga osoba się uśmiecha, zwłaszcza jeśli uśmiechają się jej oczy, jest to oznaka szczerego zainteresowania i satysfakcji. Prawdziwy uśmiech pobudza także kurze łapki wokół oczu, pokazuje to satysfakcję drugiej osoby z interakcji z tobą.
Oprócz uśmiechu ważne jest także używanie mimiki. Jeśli w jego wyrazie twarzy widać ożywienie i zainteresowanie, gdy z tobą rozmawia, oznacza to, że jego uczucia są otwarte i swobodne. W szczególności, jeśli wyraz twarzy drugiej osoby często się zmienia podczas mówienia, oznacza to, że nawiązała ona więź emocjonalną z twoimi słowami. Z perspektywy stoickiej uśmiech i mimika są bezpośrednimi wskaźnikami stanu umysłu danej osoby. Dlatego prawidłowe odczytanie i interpretacja tych znaków wzmacnia wzajemne zrozumienie i więzi emocjonalne. Przyjazny uśmiech i żywy wyraz twarzy to naturalne oznaki, że cię lubią i są otwarci na głębszą relację z tobą. Rozdział 4. Mowa i ton głosu, melodia słów. Ton głosu danej osoby może dostarczyć więcej informacji niż wypowiadane słowa. Stoicyzm postrzega melodię głosu jako bramę do emocjonalnego świata drugiej osoby. Jednym z najbardziej oczywistych znaków, że daną osoba cię lubi, jest wyższy ton głosu podczas rozmowy. Podekscytowanie i zainteresowanie szybko odbijają się w tonie głosu, zwiększenie szybkości mówienia i złagodzenie głosu pokazuje szczęście, jakie przynosi im twoja obecność. Ponadto słowa i struktura zdań, których daną osoba używa podczas rozmowy, również ujawniają jej uczucia. Wyrażenia, które cię chwalą lub komentują pozytywnie na twój temat, wskazując, że czas spędzony z tobą był przyjemny, są sygnałem, że cię lubią. Częste używanie twojego imienia i zapamiętywanie twoich prywatnych informacji wskazuje, że próbuje wzmocnić swoją osobistą więź z tobą. Z perspektywy stoickiej ton głosu i sposób mówienia to jeden z najbardziej naturalnych sposobów wyrażania swoich wewnętrznych uczuć. Dlatego prawidłowa interpretacja tych zmian głosu pomaga lepiej zrozumieć emocje drugiej osoby i głęboko zrozumieć relacje między wami. Melodia głosu jest pieśnią prawdziwych uczuć. Rozdział 5. Poszukiwanie dotyku fizycznego, język dotyku. Dotyk fizyczny jest jedną z najpotężniejszych form komunikacji między ludźmi, a myśl stoicka wykorzystuje ten dotyk, aby zrozumieć głębokie więzi, jakie ludzie łączą ze sobą. Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy ktoś cię lubi, jest próba kontaktu fizycznego. Działania takie jak delikatny dotyk, lekki dotyk na ramieniu lub trzymanie twojej dłoni nieco dłużej podczas uścisku dłoni mogą wskazywać, że druga osoba pragnie nawiązać z tobą bardziej intymną więź. Ten rodzaj dotyku jest zazwyczaj oznaką, że druga osoba chce, abyś czuł się bezpiecznie i komfortowo. W szczególności gesty takie jak lekkie dotknięcie twojej dłoni lub delikatne popychanie cię podczas rozmowy wyrażają chęć drugiej strony, aby być bliżej ciebie fizycznie. Stoicy wykorzystują te kontakty fizyczne, aby głęboko ocenić wewnętrzne uczucia danej osoby i jej związek z tobą. Częstotliwość i forma kontaktu fizycznego jest wskaźnikiem zaangażowania emocjonalnego danej osoby i komfortu w związku. Intymny dotyk uważany jest za symbol wzajemnego zaufania i otwartości. Dlatego prawidłowa interpretacja takich sygnałów fizycznych ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia siły i natury waszej więzi. Rozdział 6. Dzielenie czasu i przestrzeni, odkrywanie wspólnych obszarów. Dzielenie się czasem i przestrzenią to jeden z oczywistych znaków, że daną osoba cię lubi i chce spędzać z tobą więcej czasu. Stoicy podkreślają znaczenie wspólnego czasu dla wzmacniania więzi między ludźmi. Jeśli daną osoba znajdzie dla ciebie czas, nawet w szczególnie pracowitym okresie, pokazuje, że ceni swoją relację z tobą. Jeśli druga osoba chce wydłużyć czas spędzany z tobą nie tylko w środowiskach towarzyskich, ale także w miejscach bardziej prywatnych i osobistych, jest to znak, że chce nawiązać z tobą głębszą i bardziej znaczącą relację. Na przykład zaproszenie cię do swoich ulubionych miejsc lub zaplanowanie wyjątkowych chwil pokazuje, że chce wzmocnić swoją więź z tobą. Według filozofii stoickiej, gdy ktoś dzieli z tobą swój czas i przestrzeń, jest to oznaką nie tylko sympatii, ale także głębokiego szacunku i uznania. Dlatego obserwacja i właściwa interpretacja takiego zachowania dostarcza ważnych wskazówek na temat przyszłości waszego związku. Rozdział 7. Udostępnianie danych osobowych, budowanie zaufania. Udostępnianie danych osobowych jest ważnym sygnałem, że ktoś cię lubi i ufa ci. Według myśli stoickiej dzielenie się szczegółami osobistymi i sekretami życia danej osoby wyraża głębię i szczerość jej zaufania do ciebie. Jeśli druga osoba zaczyna poruszać drażliwe tematy na swój temat, oznacza to, że pragnie nawiązać z tobą emocjonalną więź. Takie dzielenie się jest kamieniem węgielnym wzajemnego zrozumienia i zaangażowania. Jeśli druga osoba dzieli się z tobą ważnymi momentami, wyzwaniami lub szczęściem w swoim życiu, pokazuje to, że jest otwarta na głębszą relację z tobą.
Stoiki postrzegają takie otwarcia jako okazję do zbudowania solidnych fundamentów w relacjach. W procesie budowania zaufania to, jak zareagujesz na te udostępnienia i jak ocenisz te informacje, będzie miało decydujące znaczenie dla przyszłości relacji. Dlatego szanowanie i zrozumienie otwartości drugiego człowieka wymaga stoickiej mądrości. Te 7 sekretnych znaków, które pokazują, że druga osoba naprawdę Cię rozumie i lubi, mają na celu rozjaśnienie Twoich relacji poprzez filtrowanie z głębin filozofii stoickiej. Zrozumienie i właściwa interpretacja prawdziwych emocji jest podstawą życia pełnego mądrości. Jeśli chcesz skorzystać z tych spostrzeżeń, zasubskrybuj nasz kanał i dołącz do pouczającej podróży myśli stoickiej. Nie zapomnij nas obserwować, aby zobaczyć więcej filmów.